Witamy na wystawie Schronienie Dobrostan w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Witamy w Spichlerzu Opackim. Wystawa Schronienie Dobrostan jest podsumowaniem dwuletniego międzynarodowego projektu artystyczno-edukacyjnego Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo, współfinansowanego z funduszy norweskich i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to próba utworzenia otwartej i kreatywnej przestrzeni, która łączy świat kultury ze światem natury, świat ludzi ze światem istot nieludzkich, roślin i zwierząt, świat nauki ze światem sztuki. To opowieść o dziedzictwie kulturowym i naturalnym oraz o zmianach klimatycznych i poszukiwaniu metod reagowania na nie, opartych na wiedzy dawnych pokoleń, współczesnej nauce, sztuce i edukacji. To także opowieść o tym, co nas łączy w wielokulturowym świecie, o spotkaniu przy wspólnym stole. Sercem projektu jest interdyscyplinarne twórcze współdziałanie. Scenariusz wystawy powstał dzięki współpracy z partnerami projektu z Norwegii, Islandii i Polski. Do stworzenia wystawy zaproszone zostało grono międzynarodowych ekspertów i ekspertek z zakresu ekologii, antropologii kultury i etnografii, edukatorów i edukatorek z Miejskiego Teatru Miniatura, projektantów ze Studia Centrala, a także artystów i artystek norweskich z Trøndelag Bildende Kunstneres Trondheim, artystów i artystek z Niemiec i Polski. Temat projektu zainspirował studentów z Politechniki Gdańskiej oraz z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prace rzeźbiarskie wykonał twórca ludowy Stanisław Śliwiński. Bohaterami wystawy są także budynek Spichlerza, otaczający go park, etnograficzna kolekcja Stała Muzeum oraz rzeźby ludowych twórców z Pomorza, które zamieszkały w dziuplach i norkach na wystawie. Spichlerz Opacki zmienił się w miejsce, w którym pamięć o przeszłości inspiruje do działań na rzecz przyszłości, a czuła obserwacja natury daje impuls do aktywnego działania na rzecz ochrony naszego wspólnego dobrostanu. Zapraszamy do zwiedzania wystawy Schronienie Dobrostan.